Walkiria uwięziona? Naprawdę to zrobiła. Walkiria? To one nie są duchami? Bądźcie ostrożni, Walkiria z krwi i kości. Nie znam groźniejszego przeciwnika. Nie atakuję. Wie, że tu jesteśmy? Pomogliście mi się wyswobodzić. Macie moją wiekuistą wdzięczność, ale moje siostry wciąż są uwięzione. Weźcie mój hełm, znajdźcie je, uwolnijcie. Los wszystkich Walkirii spoczywa w waszych rękach. Los wszystkich Walkirii. Poważna sprawa. Delikatnie mówiąc, chłopcze. Co o nich wiesz? Dobre pytanie, ale odpowiedź nie będzie prosta. Dziękuję za uwolnienie mnie z tej postaci. Jestem wam wielce wdzięczna. Co tu robiłaś? Ja nie wiem. Umysł mnie zawodzi. Rockstyle of Valkyrs to ostatnie, co pamiętam. Że co? Valhalla czeka. Muszę wracać.
Stu Love Valkyrs. Co to takiego? Rodzaj komnaty obrad ukrytej w Midgardzie. Walkirie potrzebowały miejsca do rozmów z dala od wścibskich oczu Odyna. Sądziły, że to dobra kryjówka, ale wszechojciec widzi wszystko, jak mówi przysłowie. Gdzie to? Szykuj się! Niż ostatnia. Powiedz nam, proszę, dlaczego byłaś w tej postaci? Czemu walczyłaś? Niestety nie wiem. Dusza Walkirii nie może pozostać czysta w materialnej postaci. Nasze miejsce jest w świecie duchów. I tam się właśnie udam. Żegnajcie! Chyba przemienił. Kto? I czemu? Wiesz, nie chciałbym snuć domysłu. Thank you.
kto ci to zrobił? Pamiętam jedynie ból i moją królową. Ona mnie uwięziła? Ale czym? Sigrun. Muszę już iść. Muszę ją znaleźć i odzyskać pamięć. Twoja królowa chyba naprawdę za tym stoi. Ano, kiedy ją widziałem, była inna, obca. I nie chodzi mi o jej ciele. Bądź gotowy. Tak, zgadza się. Jesteś wolna. Zniszczyłeś moją materialną postać. Mogę jedynie ci podziękować. To chyba wystarczy. Wdzięcznością nie zapłacisz za naostrzenie broni. Valhalla czeka. Żegnajcie. Ocaliliśmy kolejną. Chociaż, jeśli naprawdę chcą umrzeć, mogłyby nam to ułatwić. Nie jestem pewny, czy mają jakiś wybór, chłopcze. Ale jak to? Jej! Uwaga! Za tobą, uwaga! Justa! Jeszcze sekunda!
Dziękuję. Jestem wolna. Ale dlaczego tu tkwiłam? To sprawka twojej królowej. Ale czemu Sigrun miałaby nas uwięzić? Właśnie próbujemy rozwikłać tę zagadkę. Czy wiesz, dlaczego mogłaby się do tego posunąć? Nie. Bez Walkirii wojownicy polegli w walce nie trafią do Walhalli. Helheim wypełni się tysiącami niespokojnych zmarłych, a Midgard utonie w morzu mściwych dusz. Nic nie stanowi większej hańby dla Walkirii. Muszę iść. Spróbuję temu zaradzić. Żegnajcie. Chyba masz już swoją odpowiedź, Bóg. Królowa walczy z Odynem. Uwięziła Walkirię, żeby go rozjuszyć. Sigrun nienawidziła Odyna, to fakt. Królowa. Królowa? Uwięziła cię. Pozwala zmarłym przejąć Midgard. To niemożliwe. Ja również nie chciałem w to wierzyć, ale musimy ją znaleźć. Gdzie ona jest? Cóż, nie mam pewności, ale Rokstul of Valkyrs. Jeśli Rada Ośmiu powróci, być może odpowie na wezwanie. Poszukiwanie Walkirii trwa dalej. Zgadza się, ale teraz wiemy, gdzie znaleźć Sigrun. A gdzie znajdziemy inne Walkirie? W innych światach. Główka pracuje. Muspelheim, Niflheim. Sigrun nie miałaby problemów z uwięzieniem Walkirii gdzieś poza Midgardem. Gotów! Jasta! Uważaj!
Wolność. Tak. Jesteś wolna. Moje siostry, czy też podzieliły mój los? Tak. Ocalimy je. Jesteście bardzo mężni. Powodzenia. Valhalla czeka. Obaj? Nawet mnie nie widziała. Rada ośmiu. To chyba była ostatnia. Zgadza się. No to do Rukstul a w Valkyrs. Jak pamiętasz, wejście jest przy dwóch posągach. Raczej cię nie słyszy, chłopcze. Hełm zatrzymuje, widać jedynie cząstkę duszy właścicielki. Stawiam, że reszta jest już w drodze do Valhalli, żeby posprzątać całe pobojowisko. Uważaj!
Dzięki, przyjaciele, uratowaliście Walkirię. Sigrun, jak to się stało? Mimirze, czy to ty? Jesteś już wolny, ale... Wolność ma swoją cenę, moja droga. Wiem coś o tym. Służyłyśmy Wszechojcu przez wiele zim, ale tylko dzięki jego więzi z królową mogłyśmy zaznać odrobinę wolności. Przecież ty nią jesteś. Jest tylko jedna królowa Walkirii, bogini Freja. Kiedy Odyn odciął jej skrzydła, zajęłam jej miejsce, ale dla Wszechojca to było za mało. Wykorzystał prastarą magię, by wynaturzyć moje siostry. Chciałam ograniczyć szkody, zamykając je w miejscach, w których nikomu nie zagrażały, ale wkrótce straciłam też samą siebie. Sigrun, wybacz, że byłem taki nieużyty. Mogłem coś zrobić, albo przynajmniej spróbować. Co zamierzasz? Muszę połączyć siły z siostrami. Razem możemy przywrócić harmonię w krainach. Możecie być pewni, że Walkirie będą wam zawsze wdzięczne. No, udało się. Nie wydajesz się zbyt szczęśliwy. Trudno jest czymkolwiek się cieszyć, będąc tylko ożywioną głową. Jestem wdzięczny, że udało nam się uwolnić Walkirię. Ale można było tego uniknąć. Gdyby... Sam tak mówiłeś, Bogo. To już nie ma znaczenia. Wszystko jest już przeszłością. No, zaczynasz gadać jak optymista. Mam dobry humor. Krasnoludy zajmą się hełmem. Twój tata jest zdeczka monotematyczna.